No dzień dobry, jak tam po wakacjach? Wypoczęliście trochę? W koronawirusie to chyba różnie było z tym wypoczynkiem. U mnie też, ale ja bardzo dużo pracowałam i prawdę mówiąc myślałam, że raczej ten pierwszy film po wakacjach to będzie o tym, co wypracowałam w tym czasie zmian, ale tym się pochwalę jeszcze za jakiś czas, a dzisiaj za namową dziennikarza z Radia Łódź, który przeprowadzał dzisiaj ze mną wywiad na temat debiutów szkolnych i niepokojów rodzicielskich, no zwłaszcza związanych jeszcze w tym wszystkim z pandemią. No i właśnie ten dziennikarz namawiał mnie, co by jednak jakiś filmik na tego YouTube'a, tudzież Facebooka puścić. Dobra, idziemy za ciosem. W takim razie, co jest najważniejsze, o czym najbardziej powinniśmy pamiętać my jako rodzice w związku z początkiem roku szkolnego? Odpowiedź jest bardzo prosta. O tym, że to początek. A jak sama nazwa wskazuje, początek jest na początku. On nie trwa cały czas, on się kiedyś kończy. On może być świetny, a może być do kitu, on może iść gładko, a może iść jak po grudzie, ale ten etap się kończy. To jest tylko etap. Czas działa na naszą korzyść. Potem to już nie jest tak straszne, nowe, niezrozumiałe, niepojęte, utrudniające nam funkcjonowanie codzienne. Jest już trochę bardziej po staremu i znajomo. Błagam, zawsze, kiedy będziecie czuli jakiś niepokój, pomyślcie sobie, że to jest naprawdę tylko początek, etap, to się skończy. I jeżeli nie macie więcej czasu na oglądanie filmików na YouTubie, to w zasadzie w tym momencie moglibyście skończyć, bo ja już najważniejsze powiedziałam. Żartuję. Znaczy tak, ale mam jeszcze coś do powiedzenia, więc jeżeli możecie, zostańcie jeszcze na chwilę. Uwaga! Magiczne zdanie pod tytułem nie ma się czego bać. Uwielbiam je. Uwielbiam je, bo my je mówimy naprawdę w bardzo dobrej wierze i mówimy je chyba częściej dzieciom niż dorosłym, ale dorosłym też. I chcemy bardzo dobrze, prawda? Bo my chcemy naprawdę kogoś przekonać do tego, że strach, lęk, niepokój, który odczuwa, nie jest super konieczny, no bo ta sytuacja, no właśnie, nie będzie taka trudna, albo da sobie ta osoba radę z tym i tak dalej. To teraz bardzo proszę sobie przypomnieć jakąś trudną swoją sytuację, taką wywołującą stres, na przykład proszenie szefa o podwyżkę, albo nie wiem, czekanie na wyrwanie zęba, albo na zdanie egzaminu, albo w poczekalni u ginekologa, co tam, wybierzcie sobie co chcecie. Poczujcie ten stres, a ja Wam teraz powiem spokojnie, nie ma się czego bać. I kto się czuje uspokojony? I kto się przestał nagle bać? Bo ja raczej celuję w to, że większość z Was popukała się w głowę, najwyżej powiedziała, weź się dziewczyno, odwal, co Ty wiesz o życiu. Może nie była to najbardziej kulturalna reakcja, ale powiedzmy, że była szczera. A na pewno nie pomyśleliście o sobie niczego złego. Natomiast dziecko tak samo nie zostanie pocieszone, jak my nie zostaliśmy pocieszeni, nie przestanie się bać, tylko że raczej pomyśli sobie w tym wszystkim, chyba ze mną jest coś nie tak, bo ja się ciągle boję. Więc ja błagam, dajmy sobie spokój z takimi złotymi myślami, że nie ma się czego bać, bo to nikomu nie pomaga, a może wkopać w jakąś większą szkodę. Druga rzecz, debiut szkolny, albo debiut przedszkolny, albo powrót dziecka do szkoły lub do przedszkola po tak długim czasie nieobecności, jaki zafundowała nam pandemia do spółki z wakacjami, to jest wychodzenie ze strefy komfortu. Mam nadzieję, że pamiętacie te odcinki, albo że do nich wrócicie, będą tu podlinkowane i będą w opisie. No więc jest to wychodzenie ze strefy komfortu, ale to nie jest tylko taki moment dla dziecka. To jest tak samo dla całej rodziny, tak samo dla rodziców. To jest taka duża zmiana. To jest wychodzenie z czegoś, co już było w miarę oswojone, znajome, był jakiś system działania, był jakiś sposób codziennego życia, a tymczasem hop i wskakujemy na główkę w coś nowego i trzeba się dostosować. I powtarzam, dostosowuje się nie tylko dziecko, ale my też, bo my wtedy też mamy ograniczenia. I ja pamiętam, jak dużym dla mnie było takim zaskoczeniem, że ja się będę musiała dostosować, bo co innego jest nawet, na przykład jak dziecko chodzi do przedszkola i nie wiem, zwolnić je z czwartku albo wtorku, bo coś tam, miałam taki kaprys, albo chciałam gdzieś tam pojechać, albo wymyśliłam sobie, nie wiem, wizytę u lekarza. To nie jest to samo w szkole. To już jest trochę ważne, czy dziecko było, czy nie było na zajęciach. Już trochę będziecie mieli dylemat. No i się zaczyna. A
co idzie za strefą, wychodzeniem ze strefy komfortu, to emocje i dziecka, i wasze. I proszę, pozwólcie sobie na nie. Oczywiście przede wszystkim pozwalamy na te emocje dziecka, a swoje jednak staramy się na przykład zamknąć w sypialni, o tym pogadać, kiedy dziecko już śpi, a nie nadawać o tych stresach przy dużym pokoju, przy bawiącym się nieopodal dziecku. Niemniej, pozwólmy sobie na to odczuwanie tego wszystkiego i też zaszczepmy się na to, przygotujmy się na to, że będzie to rezonować, że to będzie pracowało, że będzie nam niewygodnie, że będzie nam to utrudniać życie i potrzebujemy takiego czasu przejścia. Ale koniec końców okaże się, że to był tylko początek, tylko etap, a potem już jest normalnie. Wiem, że jest taka pokusa w tym pandemicznym napięciu, żeby przestrzegać dziecko odnośnie tych wszystkich zasad przestrzegania higieny w szkole czy w przedszkolu. Tylko ja Was proszę, żebyście uważali, czy przypadkiem ta pokusa nie przeradza się w listę zakazów i nakazów, jakie kierujemy do dziecka, co ono może czy nie może, a co koniecznie musi robić w szkole i od kogo jak daleko się trzymać. Bo to jest takie trochę myślenie życzeniowe. No chyba, że wychowaliście już do tej pory takiego małego neurotyka, który się boi życia na planecie Ziemia, no to wtedy co innego, ale jeśli jest to przeciętny dzieciak, to on pada w ten rówieśniczy ocean, wreszcie spragniony tych wszystkich kontaktów. Jest dużo rzeczy, dużo bodźców, dużo się dzieje i naprawdę ono, to dziecko wasze, nie będzie pamiętało teraz o tych wszystkich nakazach i zakazach, więc po co się frustrować? Wymyślcie to, co jest dla was najważniejsze. Jedna, dwie rzeczy. Reszta też powinna pilnować szkoła czy przedszkole, ale wymyślcie i tego się trzymajcie. Nie wiem, powiedzcie na przykład dziecku: słuchaj, no myj ręce po wyjściu z toalety i nie wylizuj klamek. Może wystarczy. A na pewno będzie to bardziej realne do osiągnięcia. Zatem podsumowując, to czego potrzebujemy na początku roku szkolnego, my, rodzice, nasze dzieci, w pandemii czy nie w pandemii, to pamięć o tym, że to jest tylko etap, początek, nawet jeśli trudny, to on minie, będzie lepiej i wszystko już będzie znajome. A dopóki takim znajomym nie będzie, to wszyscy potrzebujemy zezwolenia na emocje. Zwłaszcza wasze dzieci, nasze dzieci potrzebują wiedzieć, że one to wszystko, co czują, mogą czuć. Kochanie, ja rozumiem, że ty się stresujesz. Wygląda na to, że się boisz tego początku roku szkolnego, obawiasz się, nie wiesz, jak to będzie, złości cię to, nie wiem, co tam wasze dziecko czuje. Okej, to jest rzeczywiście taka sytuacja. Rozumiem, no kończą się wakacje, rozumiem, nie wiesz, co to będzie, rozumiem, nowa szkoła czy przedszkole. Wiesz, ja pamiętam, jak ty sobie świetnie poradziłaś z taką sytuacją nową kiedyś tam i potem już wiedziałaś, o co chodzi. A wiesz, ja pamiętam, jak ja przechodziłam z przedszkola do szkoły, no też się trochę bałam. Ale potem poznałam te wszystkie koleżanki, te wszystkie panie i kurczę, jak było świetnie, powiem ci naprawdę. Musimy pamiętać, że dla nas też jest to etap, my też będziemy rezonowali, dla nas też jest to zmiana i dajmy sobie spokój, dajmy sobie czas. Niech to się zacznie, przejdzie i minie. A to, co się będzie działo na początku, nie rozciągajmy jako zasady, że teraz to już będzie, nie wiem, dramat i kaplica, albo już zawsze tak się będzie działo, tylko po prostu poczekajmy, aż skończy się początek. I tak. I mam nadzieję, że już niedługo będę mogła Wam pokazać nową odsłonę agirogali.pl. Póki co niektórzy może już widzieli zmiany na Facebooku, może widzieliście te karuzele na Instagramie, które się pojawiają. Staram się tam trochę więcej pojawiać, trochę więcej robić. Ale moja największa praca, moje największe dziecko, nowa strona internetowa jest rodzona w bólach, mękach, bo chwilowo jest to poród pośladkowy. Moje dziecko wystawiło się do mnie tyłkiem. No więc trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki też na przyciskach, na subskrypcjach, na polubieniach, na udostępnieniach, bo niesamowicie to zagrzewa, powiem Wam. Niesamowicie to działa motywująco na mnie. I widzimy się po drugiej stronie wakacji. Do zobaczenia. Cześć.